bong, bing bang ba bong, bing bang bong, bing ba bing bong, bing bang bong, bing bang ba bong, bing bang bong, bing ba bing bong. Dzień dobry, witam was smacznie ponownie w magdalenkowych frykasach. Dzisiaj będziemy krótko w kuchni, bo jest bardzo upalnie i czasami potrzeba nam takiego szybkiego obiadu. Czasami kupujemy takie skrawki albo kawałki indyka, wieprzowiny. Ja kupuję z chęcią indyka, mniej chętnie kupuję wieprzowinę, bo mój synek wieprzowiny nie lubi. Szybko pokażę wam, znaczy pokażę wam, jak szybko i pysznie zrobić obiad na dwa dni, żeby nie stać w tym upały w kuchni. Niedużo składników będzie nam potrzebne, a zapewniam was, że będzie to pyszne. Można to podać z ryżem, z kaszą jaglaną, z kaszą kuskus, z kaszą perłową. Jak kto woli, jak kto chce i jak kto lubi. Zapraszam was do... O, właściwie tu już jesteśmy przy blacie kuchennym. Do roboty! Patrzę, sąsiedzi wracają z przedszkola. Do roboty! Zaczniemy od kolendry. Ziarenka kolendry. Najpierw na dobrze rozgrzaną patelnię wrzucę, żeby wydobyć z nich jak najwięcej smaku i aromatu. One będą gotowe wtedy, kiedy zaczną podskakiwać na patelni. Do miski wrzucam tę uprażoną kolendrę i teraz trochę ją pogniotę. Ale zapach, o rany. To jest pyszne będzie. Do tego doleję trochę sosu sojowego, tyle samo oleju, tyle samo octu balsamicznego. Dodam trochę miodu, doleję deczko piwa. Mam kilka ząbków czosnku. Czosnku proszę dać według uznania. My lubimy bardzo dużo, więc ja daję 5 dużych ząbków czosnku, ale to mówię, jak to woli. Jeżeli lubicie ostre, to proszę dać ostrą. Jeżeli lubicie mniej ostre, to proszę dać czerwoną, słodką paprykę, a ja dam chili, dużo chili, bo my lubimy bardzo ostrą, ale też dodam dla smaku i aromatu. Próbuję. Z tym piwem to jest po prostu poezja. No i tutaj mam pokrojony indyk. Gulasz indykowy. Wrzucam to. I proszę, wycieczki odstawiam. I teraz chciałam powiedzieć, że to można przygotować wieczorem. Na następny dzień przyjść z pracy i szybko podsmażyć, bo indyk się szybko smaży. On nie potrzebuje zbyt dużej ilości czasu, żeby się ugotował. Można też przyjść z pracy od razu, namoczyć, potem się czymś zająć, potem... To jest naprawdę bardzo szybkie. Tę kolendrę można, nie trzeba prażyć, to już jak wolicie. Tu mam cebulkę, dymkę, bo szczypior odkroiłam. I to muszę pokroić w cieniutkie plasterki. I marchewkę zaraz obiorę, umyję i pokroję w cieniutkie talarki. Na dobrze rozgrzaną patelnię wlewam olej i na ten olej wrzucam posiekaną cebulkę i talarki pokrojoną marchewkę. I to podsmażam, ale podsmażam. To znaczy, ta marchewka nie powinna być miękka, ona powinna być chrupiąca. Ale żeby jeszcze było bardziej kolorowo, to dodam, zostało mi trochę pora, więc dodam też por. I to się teraz będzie tutaj bardzo delikatnie podsmażać. Dodam też do tego pokrojone w paski suszone pomidory. Ależ to pachnie wspaniale. Pyszne to jest. Odstawiam. Na dobrze rozgrzaną patelnię wlewam ten sos i wrzucam mięso i smażę do miękkości mięsa, aż się usmaży, ale ponieważ to indyk, tak jak mówiłam, nie wymaga dużej ilości czasu. Po niecałych 15 minutach mięso jest kruche, miękkie, pyszne, doskonałe, wspaniałe.
ugotuje mi się kasza bulgur i będziemy układać jedzenie na talerzach.